Torpedownia. Obiekt ośrodków badawczych Torped, budowany na terenie okupowanej Polski w czasie II wojny światowej. Torpedownia w Babikdołach pełniła rolę hali montażowej torped wraz z powierzchnią do próbnych strzelań, wybudowana na dnie akwenu w odległości kilkuset metrów od brzegu. Była ona niegdyś połączona z brzegiem poprzez molo, po którym odbywał się za pomocą kolejki wąskotorowej transport podzespołów torped, ostatecznie montowanych w hali. Budynek oprócz hali montażowej i pomieszczeń techniczno-inżynierskich posiadał także wieżę obserwacyjną, z której urządzenia skierowane w głąb Zatoki Gdańskiej śledziły tor wystrzelonej torpedy. Na dnie zatoki wydrążony był specjalny korytarz, w którym poruszała się torpeda. Wystrzelone testowe torpedy były wyławiane przez okręt i poddawane analizie w zakładach. W skład TWP wchodziło kilkanaście budynków, takich jak warsztaty, magazyn głowic i torped, hamownia silników, elektrownia i tym podobne. Torpedownia wraz z drewnianym portem oraz lotnisko z dwoma pasami startowymi. TWP jako ośrodek badawczy Luftwaffe równolegle przeprowadzała próby odpalania torped bezpośrednio z samolotów. Zrzut następował nad zamkniętym akwenem, wzdłuż którego ulokowano dwa punkty obserwacyjno-pomiarowe. Teren ten od wielu lat budzi zainteresowanie różnych osób. Od dłuższego czasu krążyły opowieści o tym, że w pobliskim lesie leżą nietypowe przedmioty o dużych gabarytach, którymi interesowali się złomiarze. Jeden z członków Fundacji Latebra, Remik, znając charakter miejsca, postanowił sprawdzić pogłoski. Faktycznie, znalezione przedmioty nie przypominały znanych broni III Rzeszy i ciężko było skojarzyć je z jakimkolwiek ze znanych przedmiotów. W celu wyjaśnienia zagadki nietypowego znaleziska, fundacja zwróciła się o pomoc do Radosława Biczaka z poszukiwaczy historii. Żeby mógł od razu przestać ten piasek, zjemy, nie? Jest jeszcze jednego, dwóch, po góry powinny być. Musimy się jakoś podzielić. Możecie tam zasypywać, bo to idzie bardziej w tą stronę. Tak. Przewodnie masz tyle, tak? Ja przy czasu. Tu w małej kieszonce. Żeśmy się dostali do metalu. Dobra, tutaj łatwo to. Odsuwaj go tu. Zawiesie tam gdzieś było? Gdzie jest zawiesie? Nie, to jak dasz na dół, to nie ma... To dajcie, damy do... A tam to też jest. Nie, ja bym dał tu do dołu. A tam to? Tak, jak odkopiecie. Nie, nie, nie. Mniejsze na przykład.
Ta torba. Już mam gdzie plasz. Trzy, cztery. Dobra, puść. Pas podłóżcie pod spód. Jest ruszony już, tak? Zawińcie pasem i ja tu... Dobra, stój. Nie, na kolizyjne już nie jest. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ale to mi się podoba. Ale więcej nie wejdzie do tego domu. Ty chyba stawcie tego pasa! Ciągnij bolec. No to i tak tutaj dwa. Albo nie, nie ciągnij. Szeklej przez pas trzeba było. Nie potrzebnie szekle, przez szekle dalej. Dobra, 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 nic nie szkodzi. Tam przydałoby się drewno albo coś pomożyć. Nie wyjdzie się. Sam coś nie działa? Ketel tu. Sam jesteś ketel. Czemu? Żeby się nie opierało? Tu, żeby się opierało. Tak, żeby się w ziemię nie wbijało. To byś musiał poluzować go, wiesz? Bo jest dźwignia dokładnie tam, gdzie jest ziemia. No, zobaczymy, wiesz, słuchajcie, spróbuję podciągnąć teraz i wtedy podkopywać. Czy przejmuj fajki, tak uważaj, żeby nie jest komuna z pomieszane. Pociągiem. 800 kilo? Co tak chcesz robić? A to jest piłą zrobić. No się posunie już. Jest siołkami. I dawaj, dawaj. Jak tu tak dotrzyma, to w ogóle nie. Dobra. Bez problemu. Zobaczysz. Jeszcze trochę. Dobra. Jeszcze jeden rzut, jeszcze jeden strzał. Tam do tego. Nawet do tamtego oddziela mam. Dobra, to za bardzo, chcesz wyluzować? Jeszcze. A, za to zapił, Czesiu. Jeszcze. Dobra, słuchajcie, podkopać, czekaj dalej. Podkopać dziób. Idzie. Nie, ale drzewo nie wytrzyma. Drzewo nie wytrzyma. Na te drzewo. To drzewo na dole zaczepiemy, tutaj puścimy łańcuch. I to jest mocniejsze. Nie rekręcisz? Z tamtej strony. Nie, jest nami daleko. Darok, na razie. Za kowadełko złapać. Możemy ją podciągnąć. No tak, dokładnie, tak jak mówię. Za kowadełko. Takie rzeczy w porcie ciągobudowe względem tego, ile tam trybu są wchodzi. Innych mechanizmów, jakiś powiek. Przed portami, obok portu. To tu chcesz ją złapać? Dobra. Ja dotyłem pójdę na to w ogóle wszystko, ale to jest... Znowu naszło... Operacja. A, sorry, Jarek, a wiesz co tu możesz zrobić, nie? Dwa elementy. Silnik i skrzydełko. Żeby to było samo, ale to jest też widzę, tak? W domu możesz wrzucać, po co by wrzucać za to? Nie, bo tam będziemy mieć tylko kryszko złoty. Zakopujcie złote pociągi. No to tam pojedziemy jeszcze tam. Chodziliście na stogach? Tam gdzie wycinarze kopali. Aha. Dawaj. Tam ta piła, tam nie jest na spodzie. Raz, czekaj. Raz. Może podejść bliżej, podejść. Czekaj. Fotki robisz? Dawaj tutaj, Irek. Po dwóch tygodniach nadeszła sensacyjna wiadomość, że mogą to być części od jednej z prototypowych Wunderwaffe. Po wielkości oraz kształcie specjaliści ocenili, że jest to najprawdopodobniej napędzana silnikiem rakietowym bombotorpeda BT-1000RS. Co ciekawsze, żadne muzeum na świecie nie posiada zachowanego egzemplarza tego typu uzbrojenia. Znana jest ona tylko z rysunków, niedokładnych zdjęć i śladowych informacji. Padła decyzja o szybkiej akcji wydobywczo-zabezpieczającej. Fundacja, mając na względzie profesjonalizm oraz szybkość działania, zwróciła się o pomoc do poszukiwaczy historii oraz Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Z uwagi na trudny teren oraz wielkość przedmiotu, do akcji trzeba było zaangażować ciężki sprzęt. Aby nie tracić cennego czasu oraz przebadać pobliski teren, ekipa podzieliła się na dwie grupy. Pierwsza zajęła się wydobyciem przedmiotu, a druga eksploracją pobliskiego terenu. Podczas poszukiwań znaleziono również drugi egzemplarz bombotorpedy.
Wydobycie obydwu i załadowanie ich na samochód zajęło 8 godzin ciężkiej pracy. Późnym wieczorem nastąpiło oficjalne przekazanie znalezisk do Muzeum Marynarki Wojennej, w trakcie którego okazało się, że muzeum posiada silnik rakietowy pasujący do wydobytych bombotorped.